Obiekty sakralne. Dla jednych świątynia, miejsce kultu religijnego, zadumy, modlitwy. Dla innych, w tym i dla mnie, wysokiej klasy zabytki, wspomnienie dawno minionych lat, dziejów miasta, odbicie trendów panujących niegdyś w architekturze i sztuce. Dla jeszcze innych, relikt przeszłości, niezrozumiałe obrzędy i zwyczaje. Wszystkie te grupy łączy jedno. Zdają sobie sprawę, że budynki te odgrywały, a często w dalszym ciągu odgrywają, ważną rolę w życiu bydgoszczan. Szczególnie ważną, historyczną, a rzekłbym nawet, że kulturotwórczą rolę w rozwoju miasta miały zakony. Dziś wielu dawnych, istniejących przez wieki w Bydgoszczy zabudowań klasztornych po prostu już nie zobaczymy. Wiatr historii dawno obrócił je w pył. Część wciąż jeszcze stoi i dam głowę za to, że wielu bydgoszczan mijając je nie ma pojęcia o tym, jaką funkcję niegdyś pełniły. Dziś pokrótce postaram się Wam przybliżyć działalność historycznych bydgoskich zakonów. Oczywiście bydgoskie zakony były miejscem kultu religijnego. Mieszkali w nich przecież zakonnicy, którzy byli duchownymi i prowadzili nabożeństwa najczęściej w przyklasztornym kościele. Niemniej funkcja sakralna nie była jedyną, jakie pełniły bydgoskie zakony. Zakony, i tutaj wcale nie przesadzam, pełniły bowiem rolę pierwszych miejskich szkół wyższych. Kształcono w przylegających do nich kolegiach i to nie tylko przyszłych duchownych, ale także osoby świeckie, głównie zaś potomków szlachty i bogatych mieszczan. Wszak zakonnicy należeli wówczas w późnym średniowieczu i kolejnych dziesięcioleciach do elitarnego i bardzo wąskiego grona osób posiadających dobre wykształcenie i szerokie horyzonty. Do tego w zakonach prowadzono działalność naukową, dążąc do wytłumaczenia pewnych zjawisk rządzących światem, dokumentowania odkryć czy spisywania relacji. Czy można więc zaryzykować stwierdzenie, że edukacja prowadzona przez osoby związane z bydgoskimi zakonami już od przełomu XIV i XV wieku była pierwszym przejawem edukacji w pełnym tego słowa znaczeniu, kontynuowanym później przez bydgoskie uniwersytety? W mojej opinii jak najbardziej można. Mało tego, w obrębie murów klasztornych często znajdowały się różnego rodzaju zabudowania gospodarcze, czy wręcz nawet produkcyjne. Normą było, że klasztory prowadziły w swoim najbliższym sąsiedztwie gorzelnie, różnego rodzaju magazyny, stawy rybne, sady owocowe, czy też nawet župy solne. Klasztory musiały być przecież samowystarczalne, a ich handel z miastem czy dostarczanie produktów do miasta wchodziły w grę. Spokojnie tutaj klasztoru nie było, jednak zabudowania postprzemysłowe znajdujące się na terenie dzisiejszego Focus Parku, dawniej stanowiące budynki rzeźni, naturalnie skojarzyły mi się z dawnym przemysłem. No dobrze, ale jak i kiedy to wszystko się zaczęło? Bez wątpienia pierwszym sprowadzonym do grodu nad Brdą zakonem byli karmelici. Podobno już w latach 90. XIV wieku na taki pomysł wpadła Jadwiga Andegaweńska. Pewnym jest, że jednym z fundatorów zakonu był sam Władysław II Jagiełło. Dokładna data powołania konwentu nie jest więc znana, ale zachowały się źródła wskazujące, iż w trakcie spotkań kapituły karmelitańskiej prowincji czeskopolskiej bydgoski przeor zajmował swoje miejsce jako trzeci, po przeorze gdańskim i poznańskim. Wśród karmelitów panował natomiast zwyczaj, według którego zasiadano do obrad w kolejności od przełożonego najstarszego z konwentów. To może z kolei świadczyć o tym, że karmelici byli obecni w Bydgoszczy już w 1396 roku. Przepraszam, a tak gadasz i gadasz o tych karmelitach, a gdzie właściwie był ten klasztor? Tutaj. Tutaj? Tutaj, chyba jakaś nietutejsza. Zabudowania karmelitów rozciągały się na obszarze, który dzisiaj moglibyśmy opisać jako przestrzeń między mostem staromiejskim imienia Sulimy Kamińskiego a terenem Opery Nowa. Kościół konwentualny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, serce kompleksu, znajdował się w zachodniej części. Dziś jedynym wspomnieniem po nim jest tablica wmurowana w chodnik na Placu Teatralnym. Płyty, po których każdego dnia stąpają tysiące bydgoszczan, znajdują się dokładnie w miejscu dawnego prezbiterium świątyni. Dziś o bydgoskim zakonie karmelitów wiemy zaskakująco niewiele, a to głównie dlatego, że nie zostawił on po sobie żadnej kroniki. Wiemy natomiast to, że budynki murowane istniały tutaj już w połowie XVI wieku. Całość rozciągała się aż do terenu dzisiejszej Opery Nowa, a w środku prowadzono wysokiej klasy edukację, w tym, co zaskakujące, edukację muzyczną. W murach klasztoru przebywali zaś liczni wychowankowie Uniwersytetu Krakowskiego. Ale gdzie się podział klasztor? Gdzie się podział wielki dziesięcioołtarzowy kościół konwentualny? Nie ma ich przecież tutaj, nie możemy ich dostrzec. I to hasło będzie się dzisiaj przewijało wielokrotnie – sekularyzacja.
niemieckie władze zaborcze dążyły do osłabienia wpływu religii na społeczeństwo, która to kojarzyła się przecież z polskością, a po co im były nastroje niepodległościowe, patriotyczne, to oczywiście było dla nich coś niepożądanego. W związku z tym, po zamknięciu klasztoru w 1817 roku, budynki sprzedano miastu, które utworzyło tutaj miejską szkołę podstawową dla chłopców, którą zwano często szkołą mostową. 2 lata później umieszczono tam ewangelickie seminarium nauczycielskie, a od 1831 roku mieścił się tam również przytułek dla sierot i głuchoniemych. Niestety w końcu zdecydowano się na całkowitą rozbiórkę budynków. Nieco dłużej przetrwała część kościoła, konkretnie jego wieża. W 1820 roku obiekt postanowiono wykorzystać jako teatr. Władze miejskie jednak na to nie pozwoliły, więc gmach rozebrano, a w skład kompleksu teatralnego włączono jedynie wspomnianą wieżę. I tutaj zaczyna się, mówiąc delikatnie, seria niefortunnych zdarzeń. W 1835 roku teatr spłonął. Odbudowano go w 1870 roku tylko po to, aby 20 lat później znowu zniknął w płomieniach. W trakcie kolejnej, jak się okazało, już ostatniej odbudowy, pokarmelicką wieżę rozebrano. Był rok 1895. I właśnie wtedy powstał reprezentacyjny, tak często wspominany z rozrzewnieniem wśród starszych mieszkańców Bydgoszczy gmach Teatru Miejskiego. Gmach autorstwa architekta Henryka Sellinga, znanego w Bydgoszczy, człowieka, który stworzył mnóstwo reprezentacyjnych budynków. Gmach stał dokładnie tutaj, czyli, jak dzisiaj mówimy, na placu teatralnym, ale spłonął, a później w dużej mierze został rozebrany podczas tak zwanego wyzwalania miasta przez Armię Czerwoną. A tak swoją drogą, to od 1910 roku przed gmachem stała słynna łuczniczka, która zmieniła położenie dopiero w 1955 roku. Dzisiaj trudno to sobie wyobrazić, ale wówczas jej nagość budziła kontrowersje. Szczególnie wśród wiernych zmierzających na mszę w jednym z trzech istniejących w pobliżu kościołów, czyli Klaryskach, Farze lub Kościele Ignacego Loyoli. W parku imienia Jana Kochanowskiego naga niewiasta stoi od 1930 roku. A jeżeli lubicie mroczne historie, to warto wspomnieć o tak zwanej klątwie karmelitów. W tym miejscu, gdzie stał swego czasu kościół, wybudowano w późniejszych wiekach teatry. Pierwszy, drugi, trzeci teatr spłonął, a przecież warto pamiętać, że teatry pobudowano na miejscu kościoła, w którym znajdowały się krypty. Wówczas w ekshumację raczej nikt nie bawił się w takim stopniu, jak robi się to dzisiaj, w związku z czym te budynki powstawały właśnie na dawnych kryptach, na dawnych grobach. Później te trzy teatry spłonęły i w mieście zaczęto przebąkiwać o klątwie karmelitów, że po prostu nie życzyli oni sobie budynku, w którym funkcja rozrywkowa ma pierwszeństwo, oni po prostu chcieli mieć spokój. Poza wspomnianą pamiątkową tablicą, o karmelitach przypomina nazwa małej uliczki nieopodal gmachu Opery Nowa oraz przeniesione do fary zabytki, czyli obraz Matki Bożej Szkaplerznej, fragmenty ołtarza z wizerunkiem świętego Józefa oraz rokokowa ambona z wizerunkiem Stanisława Bydgosty, a także rokokowe stalle. I mimo, że nazwa Plac Teatralny jest tutaj oczywista, to od lat chodzi mi po głowie nazwa alternatywna, być może bardziej na miejscu, czyli Plac Karmelicki. Ocencie to sami. W tym miejscu trzy teatry działały z okładem przez 120 lat, natomiast karmelici urzędowali tutaj przez lat ponad 400. Kto wygrywa tę walkę na lata? Pozostawiam w ocenie już tylko Wam. A Bernardyni byli tutaj i prowadzili m.in. największą bibliotekę w mieście. Szkoda, że nie można zobaczyć tych ich ksiąg. Sprzed kilkuset lat. Wiesz co, można? Chodź, pokażę Ci. Po karmelitach do Bydgoszczy sprowadzili się Bernardyni. Ci zawitali do Bydgoszczy w 1480 roku i był to trzeci konwent Bernardynów w Polsce, po Krakowie i Warszawie. Zakon odegrał kluczową rolę w rozwoju kulturalno-społecznym miasta, a zasłynął przede wszystkim prowadzeniem potężnych zbiorów bibliotecznych. Oczywiście nie przetrwał zaborów, jednak część zgromadzonych przez braci zakonnych zbiorów już tak. Niemal 1500 pobernardyńskich woluminów, głównie dzieł o charakterze religijnym, podziwiać możemy dzisiaj w specjalnie przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, znajdującym się w siedzibie Biblioteki Miejskiej i Wojewódzkiej imienia Witolda Bełzy. Biblioteka Bernardina, bo tak nazywany jest zbiór, powstała w 1936 roku według pomysłu wieloletniego dyrektora biblioteki, a dzisiaj jego patrona, Witolda Bełzy. Wcześniej od unicestwienia uratował je niemiecki dyrektor placówki, dr Mind Puet. Zrobił to w dobrym momencie, bowiem bezcenne woluminy niszczały, pozostawione samym sobie w kompletnie nieprzystosowanych do tego warunkach, leżały m.in. w bydgoskiej farze przy otwartym oknie.
Dzisiaj księgi są bezpieczne w specjalnych gablotach, w pomieszczeniu, w którym utrzymywana jest najbardziej odpowiednia do tego temperatura. Zwiedzający mogą je co prawda zobaczyć, ale tylko po umówieniu wizyty i w obecności pracownika muzeum. Nic zresztą dziwnego, bowiem najstarsze z nich powstały w końcówce XVI wieku. Takowych jest w bibliotece niemal 100. Ciekawostką jest fakt, iż w zbiorach znajduje się ulotka Hieronima Savonaroli, zatytułowana Reguła dla wszystkich zakonników, wydana w 1489 roku. Swego czasu znaleziono ją w okładce innej księgi. Klasztor Bernardynów, jak wskazuje dzisiejsza nazwa tego rozwiązania komunikacyjnego, znajdował się w miejscu, gdzie dzisiaj jest Rondo Bernardynów oczywiście. Klasztor i kościół powstały około 1500 roku i podobno był to pomysł samego Jana Długosza. Kronikarz przebywał podobno często na Zamku Bydgoskim w trakcie 13-letniej wojny z zakonem krzyżackim i to podobno on miał zasugerować królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi takie właśnie rozwiązanie. No i faktycznie okazało się dobrym, bowiem działalność zakonu wymiernie wpłynęła na życie kulturowe miasta. Dość powiedzieć, że w tamtejszym studium filozoficznym nauczali m.in. Bartłomiej z Bydgoszczy, leksykograf, autor pierwszego słownika łacińsko-polskiego, czy Paweł Złęczycy, egzorcysta, tłumacz kilku popularnych dzieł z języka włoskiego na polski. Sekularyzacja nastąpiła zgodnie z niechlubną tradycją tamtych czasów, podczas zaborów, a konkretnie w 1817 roku. Większość zabudowań klasztornych wyburzono w połowie XIX wieku. W tej nierównej walce padł także tzw. domek loretański, jeden z najstarszych tego typu w Polsce. Dziś możemy zobaczyć tylko ich niewielkie fragmenty. Niestety nie jest prawdą, że pozostałością po zabudowaniach klasztoru Bernardynów jest także charakterystyczny budynek wykonany z czerwonej cegły z sygnaturką znajdujący się tuż obok kościoła garnizonowego. Budynek powstał już po zamknięciu klasztoru, konkretnie w 1872 roku na potrzeby Ewangelickiego Seminarium Nauczycielskiego. Potem znalazło się tutaj Państwowe Liceum Rolnicze, a następnie już cały ciąg bydgoskich uczelni, czyli ATR, UTP, a dzisiaj Politechnika Bydgoska, konkretnie zaś Wydział Rolnictwa i Biotechnologii. Prawdą jest z kolei to, że dzisiejszy kościół garnizonowy to dawny kościół klasztor. No i to, że oficjalnie wcale nie nazywa się garnizonowy, a jedynie pełni taką funkcję i to od czasów pruskich, od 1838 roku. Jego pełna nazwa to Kościół Matki Bożej Królowej Pokoju, tak wiem, zaskoczenie. Taka nazwa to efekt zmiany z 1971 roku, przedtem zwanego Kościołem Świętego Jerzego. Oczywiście dzisiejsza obryła nie przypomina tej oryginalnej, mimo to możemy powiedzieć, że powstała ona w XVI wieku. Front w stylu neogotyckim przebudowano w XIX wieku, wówczas dobudowano też charakterystyczną okrągłą wieżę. Ciekawostką jest fakt, że obiekt ma także drugą, zdecydowanie większą i zdecydowanie starszą, bo XVII-wieczną wieżę. Znajduje się ona właśnie za moimi plecami, uwierzcie, ona cały czas tutaj jest, ale jakimś sposobem jest rzadko dostrzegana przez bydgoszczan, kryjąc się przed ich oczami. Idę już do kolejnego punktu na mojej dzisiejszej trasie, jednak nie sposób nie wspomnieć o kolejnym ważnym obiekcie sakralnym w granicach dawnej Bydgoszczy, miejscu, do którego Bernardyni przybyli początkowo jeszcze przed powołaniem zakonu Bernardynów właśnie. Mniej więcej w tym miejscu, kilka metrów pod moimi stopami, pod brukiem, znajdują się fundamenty pierwszego historycznego kościoła, jakiegoś kościoła świętego Idziego, który powstał już w XIII wieku i właśnie tutaj, w tych zabudowaniach, mieszkali początkowo Bernardyni. Ach, Klaryski, czyż to nie ciekawy budynek? Ciekawe są także jego dzieje. Nie byłoby ich bowiem, gdyby nie późno-średniowieczny rozwój medycyny. Tak jest, nie pomyliłem się. W XV wieku w rozwijającej się Bydgoszczy zaczęto sobie zdawać sprawę, że koniecznym będzie utworzenie sieci lecznic i przytułków dla potrzebujących. Początkowo budowano je poza murami miasta, co miało na celu oddalenie źródeł ewentualnej zarazy od domostw. Idealnym punktem do powstania pierwszej lecznicy wydawały się okolice Bramy Gdańskiej przy drodze wiodącej od strony Pomorza do Bydgoszczy. Dokument lokacyjny wydano w tej sprawie już w 1448 roku, a słowo pisane stało się ciałem już kilka lat później. I wówczas przy ulicy Gdańskiej powstała drewniana kaplica, a obok budynki szpitalne. Oczywiście nie był to szpital w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, a raczej przytułek dla osób potrzebujących, starszych, bezdomnych, ale można powiedzieć, że był to przykład pierwszej publicznej placówki służby zdrowia
w Bydgoszczy. W miejscu tym służbę pełnił każdego dnia duchowny, który potrafił także niwelować skutki różnego rodzaju chorób i urazów. Kaplica funkcjonowała na tyle dobrze, że na początku XVI wieku zaczęto przebąkiwać o konieczności jej rozbudowania, no i oczywiście wykorzystania przy tym nieco bardziej trwałego materiału. Wiadomo, drewno w każdej chwili mogło zacząć płonąć, niczym pochodnia. Od słów do czynu ówcześni bydgoszczanie przeszli jednak dopiero w 1582 roku, a i to zapewne tylko dzięki konsternacji, jaką wywołał w wizytujących wówczas obiekt biskupie stan budowli. Duchowny miał ponoć stwierdzić, że jest to zwykła ruina wciśnięta między sąsiadujące domostwa. Cóż za zniewaga! Bogatsi mieszkańcy miasta nie mogli sobie tego podarować, więc szybko zabrali się do prac mających na celu unowocześnienie, rozbudowanie świątyni. Szczególne zasługi przypisuje się tutaj majętnym mieszczanom Grzegorzowi Graczowi i Stanisławowi Diabelakowi, swoją drogą świetne nazwisko, jeżeli chodzi o współpracę z kościołem. Zabrali się do prac murarskich, budowlanych, rozbudowali świątynię i tak w 1590 roku można już mówić o pełnoprawnym, murowanym kościele Świętego Ducha. Świętego Ducha, który stanowi dzisiejsze prezbiterium kościoła klarysek właśnie. Punktem zwrotnym w historii kościoła było oczywiście sprowadzenie do Bydgoszczy sióstr klarysek, a więc należących do zakonu świętej Klary. Te przybyły do Bydgoszczy z Poznania w 1615 roku i początkowo osiadły w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w pobliżu kościoła świętego Idziego, czyli na miejscu dzisiejszego ronda Bernardynów. To właśnie tam powstać miały według planu zabudowania klasztorne w bezpośrednim sąsiedztwie klasztorów Bernardynów. Jednakże rok później postanowiono, że zakonnice przeniesione zostaną w zupełnie inne miejsce. I tak siostry zakonne pod przewodnictwem pierwszej Ksenii, czyli Zofii Anny Rozdrażewskiej ze Smoszewa, czyli po prostu szefowej zakonu, trafiły do Bydgoszczy. I swoją drogą nie jest do końca jasne, dlaczego właśnie do Grodu nad Brdą je sprowadzono, chociaż mówi się, że miała to być odpowiedź dla kobiet z Bydgoszczy na zapotrzebowanie, na potrzebę wstępowania do żeńskich zakonów właśnie. Zabudowania klasztorne budowano do 1618 roku, a powstały one na miejscu dawnych, głównie drewnianych budynków szpitala i przytułku. Na początku był to niewielki budynek, z czasem jednak rozbudowywano go wzdłuż ulicy Gdańskiej, dobudowywano także krużganki, którymi można było dostać się do sąsiedniego kościoła. Były dwa takie przejścia. I tak, dobrze kojarzycie, dawny budynek klasztorny to dzisiejsza siedziba Muzeum Okręgowego przy ulicy Gdańskiej. Oczywiście nieco przekształcone, bo w 1878 roku do budynku dostawiono drugie skrzydło, tworząc znaną nam dzisiaj charakterystyczną fasadę. No ale skoro mówimy o wątkach, które tak fajnie łączą się w Bydgoszczy, wątkach historycznych, to wspomnijmy o tym, że funkcja medyczna jeszcze raz zawitała w historii do tych budynków. Bowiem w 1837 roku w miejscu z tym utworzono pierwszy pełnoprawny szpital miejski, który działał aż przez 100 lat, do momentu, kiedy powstał znany nam dzisiaj szpital imienia doktora Jurasza. Tak to właśnie historia fajnie łączy się w Bydgoszczy. Oczy otwierają się jeszcze szerzej, kiedy wejdziemy do środka obiektu zarządzanego przez Muzeum Okręgowe imienia Leona Wyczółkowskiego. W budynku, w miejscu dawnego refektarza, czyli jadalni, przez niemal 200 lat pod tynkami powstałymi w trakcie umieszczania tutaj szpitala, czekały na odkrycie malowidła ścienne i oryginalne belki. Na suficie widać datę 1616, czyli rok rozpoczęcia działania zakonu. Malowidła wciąż są odkrywane i odtwarzane. Po kasacie klasztoru robotnicy bezmyślnie nakuwali je młotkami. Prace konserwacyjne są bardzo mozolne i trudne, ale warto, bo dzięki temu, i tutaj zapamiętajcie moje słowa, będziemy mieli w Bydgoszczy sporych rozmiarów atrakcję turystyczną. A co z samym kościołem klarysek? Cóż, szczęśliwie przetrwał, ale mało brakowało, a dzisiaj nie moglibyśmy go podziwiać. Po zamknięciu klasztoru klarysek obiekt stracił funkcję sakralną, a rozpoczął funkcjonowanie jako magazyn, waga miejska, siedziba straży pożarnej, a nawet siedziba zakładu czyszczenia ulic i latryn. W ścianach wybito kilka nowych wejść, całe wyposażenie zniknęło, a nad prezbiterium powstało mieszkanie komendanta straży. Mogło być jednak jeszcze gorzej, bowiem obiekt planowano przekształcić w więzienie. Tak naprawdę ocaliło go Towarzystwo Historyczne Obwodu Nadnoteckiego,
dzięki któremu w Klaryskach rozpoczęto prace konserwatorskie, których celem miało być przywrócenie Brylle estetycznego wyglądu. Docelowo miała to być najbardziej reprezentacyjna budowla Śródmieścia, a w środku planowano otworzyć muzeum. Potem skończyły się zabory, a religia wróciła do Klarysek w 1920 roku, podobnie jak Bydgoszcz do Rzeczypospolitej. Wówczas rozpoczęły się prace renowacyjne, nastawione na przywrócenie pierwotnego kształtu i oryginalnego wyposażenia. To udało się po części, choć blizny, jak choćby na frontowej ścianie, widać po dziś dzień. Zaglądając do środka, koniecznie zwróćcie uwagę na polichromowany strop, na który składa się 112 pięknych kasetonów. Ciekawe jest również sklepienie prezbiterium, czyli najstarszej części kościoła. Tutaj znajdował się przecież niegdyś kościół Świętego Ducha, gdzie podziwiać można sklepienie kolebkowe urozmaicone lunetami i niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w kościele, konkretnie zaś na jego południowej ścianie, znajduje się obraz autorstwa słynnego Leona Wyczółkowskiego. Mowa o wizerunku świętego Stanisława Kostki. Wśród innych ciekawostek jest na przykład żelazna krata umocowana pod łukiem tęczowym, oddzielająca nawę od prezbiterium. Tę wykuto w XVII wieku, ale po sekularyzacji klasztoru służyła jako brama wyjściowa na cmentarz starofarny. Do świątyni wróciła dopiero po II wojnie światowej. Jest oczywiście także wspomniana płyta nagrobna Zofii Anny Smoszewskiej z Rozdrażewa. Karmelici, Bernardyni, Klaryski? Byłoby sporym faux pas, gdyby do tej grupy nie doliczyć jezuitów. A skoro Bydgoszcz, jezuici, to jesteśmy na Starym Rynku. Jezuici niemal od razu zaczęli prowadzić w Bydgoszczy szkołę. Początkowo pod egidą kolegium w Toruniu, a później już samodzielną. I musieli robić to na tyle dobrze, że dość szybko otrzymali siedzibę z prawdziwego zdarzenia. Grosza na tę inwestycję nie szczędziły prawdziwe szychy, czyli m.in. rotmistrz koronny i sekretarz królewski biskup Kacper Działyński, kanclerz koronny i starosta bydgoski Jerzy Ossoliński oraz cała masa zamożnych bydgoszczan. W ten sposób powstał potężny, jak na tamte czasy, barokowy budynek, w którym znalazła się cała masa sali lekcyjnych, kwater zakonników, a także licznych pomieszczeń gospodarczych. Kiedyś było to jednak kolegium, czyli po prostu szkoła. Zakonnicy przekazywali w nim wiedzę, m.in. z zakresu gramatyki, języka greckiego i łacińskiego, retoryki oraz etyki. Co więcej, przy kolegium rozwijała się prężnie działalność kulturalna. Od lat 20. XVII wieku działały tutaj pełnoprawny teatr, biblioteka oraz bursa muzyczna. Jezuici raczej się więc nie nudzili. Tym bardziej, że poza budynkiem kolegium do obskoczenia mieli także kościół. Konkretnie zaś kościół Świętego Krzyża, później nazywany i jako taki często w Bydgoszczy wspominany kościołem Świętego Ignacego Loyoli. Świątynia, oddana do użytku w 1649 roku, była bardzo charakterystycznym punktem Starego Rynku. Jej dwie wysokie wieże były widoczne z bardzo dużej odległości. Niestety używam w jego kontekście czasu przeszłego. Niestety, ponieważ został zburzony przez okupujące miasto oddziały niemieckie w 1940 roku. Rzekomo był to odwet za tak zwaną Krwawą Niedzielę, w efekcie czego kilkudziesięciu bydgoszczan zostało rozstrzelanych właśnie tutaj na płycie Starego Rynku przed murami kościoła. Wśród nich byli także duchowni i jeden z nich, opierając się zakrwawioną dłonią o mury kościoła, zostawił tam odcisk właśnie krwawej dłoni. Ten odcisk Niemcy próbowali zmyć na wszelkie sposoby, zbijać tynk, wyjmować cegły. To wszystko nie przynosiło zamierzonego skutku, w związku z czym, według legendarnej opowieści, kościół zdecydowano się zburzyć. Prawdopodobnie jednak powody były zupełnie inne, bardziej przyziemne. Miasto miało służyć jako wielki plac defilad dla armii Hitlera. Być może także w tym miejscu miał powstać nowy niemiecki ratusz. To właśnie opisane wcześniej wydarzenia spowodowały, iż odsłonięta została fasada, czy też raczej tył dzisiejszego ratusza. Jak bowiem nie trudno się domyślić, od początku istnienia obiekt, a ówczesna szkoła, stanowiły zaplecze dla jezuickiej świątyni. Front budynku znajduje się dzisiaj po stronie ulicy Jezuickiej. Wiemy, w jaki sposób miasto straciło kościół, ale jak to się stało, że dzisiejszy budynek ratusza przestał pełnić funkcję kolegium jezuickiego? Cóż, stało się tak dlatego, że zakon jezuitów po prostu zamknięto. I nie chodzi o to, że zamknięto go w Bydgoszczy czy w Polsce, ale po prostu decyzją papieża na całym świecie. Miało to miejsce w latach 70. wieku XVIII. Samo kolegium funkcjonowało do 1780 roku, a więc do kasaty klasztoru. Wówczas, już w trakcie zaborów, obiekt przeznaczono na protestanckie gimnazjum, a to działało z przerwami do 1878 roku, kiedy to przeniesiono je do gmachu przy Placu Wolności. Dzisiaj ta placówka działa już jako liceum ogólnokształcące.
I tak jest, dobrze myślicie, mowa o pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Cypriana Norwida. Budynek stał się siedzibą władz w 1879 roku. Oczywiście spoglądając na jego dzisiejszą fasadę, trudno dostrzec oryginalne barokowe cechy, ponieważ XVII-wieczny styl został utracony podczas jednej z pierwszych dużych przebudów już na początku wieku XVIII. Dodatkowo ślady historii zamazała niewątpliwie inwestycja mająca na celu dostosowanie obiektu do pełnienia funkcji ratusza. W latach 70. XIX wieku kosztem ponad 120 tysięcy marek niemal całkowicie przemodelowano bowiem fasadę. Stworzono wówczas elewację, którą określić należy mianem pięknej i estetycznej, jednakże całkowicie pozbawionej cech barokowych. Kolejna ważna przebudowa to już lata 90. XX wieku. Całość reprezentuje dziś styl klasycystyczny. Próżno szukać śladów pierwotnego budynku, gdzieniegdzie na korytarzach dostrzec można sklepienia, na strychu zachował się fragment drewnianej więźby dachowej, a w piwnicach oryginalne kamienie. Resztę zabrał ze sobą w drogę bez powrotu upływający czas. Historyczne, przedstawione przeze mnie w filmie Bydgoskie Zakony już od wielu lat nie istnieją. O niektóre z nich pamiętamy, używając choćby pozostawionych po nich nazw zwyczajowych, jak w przypadku klarysek. Inne, mimo swojego znaczenia, zostały zapomniane. I tutaj mam na myśli karmelitów. Oczywiście nie jest tak, że zakonnicy całkowicie zniknęli z miasta. Administratorami kościoła klarysek są przecież bracia mniejsi kapucyni, zamieszkujący na co dzień w jednej z kamienic przy ulicy Gdańskiej. Pewnie widzicie ich czasem odzianych w charakterystyczne brązowe habity, przechadzających się po ulicy. Rzadkością jest za to spotkanie samych klarysek, sióstr z młodszej odnogi zakonu, to jest klarysek odwiecznej adoracji. Członkinie tego klauzurowego zakonu mieszkają w kaplicy pod wezwaniem Bożego Ciała, powstałej na początku XX wieku. Co ciekawe, budynek również znajduje się przy ulicy Gdańskiej. Można więc powiedzieć, że po niemal 100 latach klaryski wróciły do Bydgoszczy. Te młodsze sprowadziły się tutaj w 1925 roku. Są też inne zakony, na przykład elżbietanki na Szwederowie, duchacze na Glinkach czy szarytki w Starym Fordonie, a także jezuici przy Placu Kościeleckich. Funkcjonują gdzieś obok nas, często skutecznie rozmywając się w cieniach codzienności. Historia to zabawna rzecz. Los tka swoją własną nić zdarzeń, prowadzi fabułę według własnej, pokrętnej logiki lub wręcz na jej przekór. W Bydgoszczy, jeśli się dobrze przyjrzeć, dostrzeżemy te cieniutkie nici łączące poszczególne zdarzenia, postaci czy budynki. Czy uczniowie dzisiejszego pierwszego liceum wiedzą, że ich szkoła to w pewnym sensie kontynuator tradycji Kolegium Jezuickiego? Czy wszyscy pracownicy ratusza zdają sobie sprawę, że 250 lat temu, przechadzając się korytarzami tego budynku, najpewniej natknęliby się na zakonników w habitach? Albo czy idąc Mostową, przyjdzie nam przez myśl, że kiedyś mieszkali tutaj karmelici? Nie wiem, ale wiem jedno. Siła dawnych czasów krąży wśród nas, tworząc dzisiejszą Bydgoszcz. Jesteśmy częścią tej historii. Miejmy nadzieję, że taką, którą kolejne pokolenia również zapamiętają dobrze.